Radio Mu Humor. Pum, pum, pum. Minęła godzina 3:03. Zapraszamy do naszej audycji Głosy z Eteru. Głosy z Eteru to audycja, w której zapraszamy do studia przeróżnych dziwnych gości, którzy opowiadają nam o swoim niezwykłym hobby. W tej audycji Maniek. Radio Mu Humor. Ale właśnie, jakby pan mógł powiedzieć naszym słuchaczom, bo jest pan perkusistą znanym od lat, brzuchomówcą również, kataloguje pan znaczki z czego? Jak to się nazywa? Przepraszam. Berberium syjońskie. Berberium syjońskie. Piękna kolekcja. Ma pan trzy znaczki? Dwa. Dokładnie teraz. Trzeci dwa. Się robi. Trzeci dopiero powstaje w pewnych zasobach. I to jest niesamowity temat. Radio Mu Humor, zawsze ciekawi ludzie, zawsze ciekawi ludzie, zawsze ciekawe tematy. Tak. Proszę opowiedzieć, te dwa znaczki, jak pan je zdobył? Tak, no właśnie tak. Po prostu. Po prostu wyszedłem na dwór, znalazłem sobie jeden, potem znalazłem sobie drugi i zapytałem sąsiada, czy może znaleźć trzeci. Ale pod ławką, pod drzewem. Dokładnie weszliśmy z sąsiadem na taki mały żywopłot, miał może 16, może 18 metrów i tam właśnie sąsiad znalazł pierwszego znaczka. Potem dostaliśmy troszeczkę kokluszu monachijskiego, strasznie ciężka choroba, to nas strasznie ciężka, kaszle się w niebo, wzięcie się kaszle i potem dopiero mój właśnie sąsiad, ten, o którym wspominam, książę zadał mi hydrauliczną zagadkę. Czy deszcz będzie padał? Czy deszcz będzie padał w tym tygodniu? A co jest na tym znaczku? Jaka podobizna na obwolucie? Będzie mi bardzo ciężko to zdradzić. Na znaczku jest prosta przygoda. Człowiek ruchający się z psem. Radio Mu Humor, zawsze ciekawe tematy, zawsze ciekawi ludzie, te interesujące tematy, jesteśmy szczerzy, zawsze mówimy prosto z mostu, Radio Mu Humor. Czy ten pies, jaka rasa? No, w zasadzie trudno mi to w tej chwili zdradzić, pies był pieniący się, z jednej i z drugiej strony. Był bardzo agresywny, nie ukrywam, był bardzo agresywny, gdyż spadliśmy z tego drobnego żywopłotu, 16 metrów, może 17, trudno to powiedzieć. Natomiast spadliśmy z tym znaczkiem, mój drogi, panie redaktorze. I wtedy pojawił się temat paiste? Paiste, tak. Czy na blachach paiste, czy Stambuł. Indiana, czy Istambule, czy Johannesburg. I wtedy to pana nakierowało na to, że pan zostanie brzuchomówcą? Proszę pana, wtedy. Przykład mamy właśnie na żywo. Proszę, jaka stopa. Pięknie, no proszę pana. No to była, że tak powiem, wisienka na torcie dla naszych radio oglądaczy. To było coś cudownego. Mógłby pan jeszcze powiedzieć coś brzuchem? Fuck you! I tym optymistycznym akcentem żegnamy się w naszej popołudniowej radiostacji audycji. Głosy z Eteru. Radio Mu Humor.